przyznam się, że nawet sam miałem w życiu dwa bad tripy. No ale to wynikało właśnie z niedoświadczenia raz, z przeszacowania swoich możliwości dwa, czyli za dużej dawki, z nieodpowiedniego settingu, czyli otoczenia, które miało, powinno być piękne, zadbane, my powinniśmy być czyści, wykąpani, czyli wypoczęci. Po prostu trochę na pałę zrobione. Na pałę, tak jak się mówi, że a, tutaj tam Stefan, ja mam coś, jutro mam wolny dzień, w pracy idziemy nad Wisłę, zarzucimy, no później już nie będzie czasu, bo robota, coś tam, no, wiesz. No i tak się rodzą właśnie bad tripy, no, tak się rodzą. Czy masz nieporządek w mieszkaniu, patrzysz nagle, a dobra, tutaj miałem się spotkać, tu wypadło coś, kurczę, cały dzień, dobra, jedziemy. No i to jest właśnie recepta na właśnie bad trip. Na czym polega ten twój bad trip? No bad trip to jest, no dajmy na to, znajduj, nie doczytałeś, o jak działa substancja, tak, do końca. Nie doczytałeś, jaką dawkę trzeba przyjąć. Przyjąłeś to w miejscu nieodpowiednim, wśród ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą, co się ze mną dzieje, co się ze mną dzieje. I mało tego, dochodzisz do wniosku, że to jakieś słabe było, nie zadziałało, to wracamy do domu. No i wsiadasz w tramwaj i nagle się okazuje, że w tramwaju jednak ta substancja zdecydowała się zadziałać i działa dużo mocniej niż... No i coś widział w tym tramwaju? No, straszne, no bo na przykład w przypadku tak zwanych empatogenów to uruchamia ci się tak jakby szósty zmysł. Czy masz takie wrażenie, że masz wrażenie telepatii, że sczytujesz emocje z ludzi, z zwierząt, z drzew, przerażają cię za głośne hałasy, jakieś takie, w ogóle miasto wydaje się sztuczne. Ja miałem takie wrażenie, że miasto to jest w ogóle jakaś ferma, że tu hodują ludzi, że nie jestem jakimś super... Bardziej teorie spiskowe mnie fascynują jako inspiracja do sztuki, niż żebym w to tak dosłownie wierzył, ale no w takim stanie miałem wrażenie, że to jak, film Matrix to jest dokument i ludzie są hodowani i to wszystko jest nienaturalne, te hałasy, samochody są nienaturalne, że to w ogóle jest jakaś pomyłka. No ale to jak dotarłeś do tego domu? No jakoś dotarłem, nie wiem jak, cudem, wiankiem, jakimś po prostu fartem, łaską Bożą. Czyli rozumiem, że to było chyba tak jeden z pierwszych razy. Tak, tak. No jeden właśnie z pierwszych razy, kiedy człowiek był młody i w zasadzie nie miał wiedzy, za bardzo pojęcia, szacunku też, że to są święte substancje, że to nie są po prostu narkotyki, tak jak pisze Onet i Axel Springer, tylko to są potężne substancje. Ryzyko jest warte zachodu, ale jest duże. Kiedy następny raz podjąłeś próbę kolejnego jakiegoś dawkowania? Czy się, no, pół roku już, jak już doszedłem do siebie, jak już się po prostu zrozumiałem, jakie błędy popełniłem, wypisałem sobie to, jakiś analityczny umysł to wszystko przetrawił i doszedł do wniosku, że no okej, okay, jest. I też się poczułem mocny po prostu, dobrze. No właśnie, sobie, a tak? Taka pierwsza podróż, taka, no, nie wiem, najpiękniejsza, po której stwierdziłeś, że można powiedzieć, będziesz tym Mesjaszem, który nawróci ludzkość na, wiesz, na, i oświeci trochę, jeżeli chodzi o substancje z grzybów. Dokładnie to, co powiedziałeś, to była pierwsza podróż moja. Właśnie i że też... postanowiłeś, że podzielisz się z tym szerszej publiczności i w zasadzie sukcesywnie chyba się to dzieje, nie? Tak, tak. No widzę, że się strasznie udzielasz. Może kiedyś będziesz pierwszym prekursorem polskim. Któż to wie, no. Chciałem być Sakurabą, ale wyszło, co wyszło. No i popatrz. Trzeba próbować. No, widocznie tak wszechświat, tak to wszystko się potoczyło. No jest to, co jest, tak? Ale tak jak powiedziałeś, pierwsza podróż z psychodelikami była piękna moja, pierwsza podróż. I była najważniejsza i tak bardzo często jest, że to pierwsze dotknięcie tej właśnie dawki heroicznej, bo mówię tu o tych dużych dawkach. No, o mikrodawkach jest... jeszcze powiem, bo to jest co innego zupełnie. Ale właśnie ta pierwsza podróż była taka zachęcająca. I następna, druga, trzecia i dopiero czwarta to był ten taki bad trip z inną substancją. Jaka to jest inna, bo ja nie wiem, no psylocybina, co jest jeszcze innego? No dużo, tego jest dużo. Jest naprawdę, ludzie tak... Muscamol jest, czy jest, tak? Muscamol jest w grzybach muchomorze czerwonym. No ale mamy we wszystkich kulturach tak naprawdę. Mamy tą komunię świętą, tą Eucharystię, to
to ciało Boga. I w jednej kulturze, w zależności od dostępności, mamy grzyby, mamy rośliny, tak jak pnącze ajałaska, to jest pnącze duszy. Mamy różnego rodzaju nasiona, ale też zwierzęta. Jest ropucha, która ma DMT w sobie i tam, no jak z fighterów, no to Mike Tyson chyba. Jak to się nazywa? To? Co oni to, jak to przyjmują? Jak, no palą to chyba. Ale jest też coś pod skórę dają, nie? Nie. Tak, a to jest kambo, to jest kambo, jeszcze co no. innego. To jest ale bardziej też psychodelik? Nie, to jest taki oczyszczacz bardziej taki, oni to mówią, naturalna szczepionka na to. I tam kropki dają i ja też mam co do tego obiekcję, bo Indianie mają czyste środowisko, czystą wodę, jedzą dziczyznę, owoce, a my tu mamy inne środowisko i nie przenosiłbym tych dawek indiańskich na nasze. Myślisz, że to też nie jest tak, że jak gdyby każda strefa klimatyczna ma swoją jakąś taką substancję? Mm-hmm. Tak, tak. Oni mają właśnie tą ayahuaskę, tak. tą żabę, a u nas od zawsze były te grzyby. A u nas są grzyby. I to też jest niesamowite, że ludzie właśnie tam jeżdżą, a nie wiedzą, że my mamy tu swoje. I nawet są teorie, że właśnie przez to, że to jest tutaj u nas i rośnie, setek tysięcy lat i my tutaj też nasi przodkowie żyli, że to jest dla nas bardziej korzystne, dla naszego DNA, bo my już mamy z tymi grzybami jakąś symbiozę. No, teorie spiskowe, tak? Nie wiem, czy to są teorie spiskowe. No, to też jest, w pewnym momencie to jest... Zweryfikujesz. Dochodzisz wszystko. Do takiego właśnie momentu, że po prostu weryfikujesz to, że jesz tą substancję już, tak jak ci Indianie mówią, że no, bo ayahuasca mi powiedziała, tak? No to ja też tak mówię, no bo grzyb mi powiedział, tak? No to w pewnym momencie patrzę na te wyniki badań naukowych i te inne rzeczy i już mówię, no dobra, tam wyniki, oni coś tam robią, izolują tam z jednego grzyba jakąś jedną substancję, wyciągają, potem to syntetyzują w pigułki jakieś. No a ja na to patrzę tak, że no to też jest troszkę taka ślepa uliczka, że oni chcą wszystko tym szkiełkiem i okiem, tym umysłem ogarnąć. I też jest taka, ta praktyka syntetyzowania w ogóle też mnie przeraża, że to jest, zamiast badać, jest bardzo mało badań, powiedzmy, zbadamy, drodzy jajogłowi naukowcy, jak działa grzyb na człowieka, tak? Mikrodawki. No nie, tak nie można, no bo z tego nie ma siana, nie? Więc siano jest, jak wyjmiemy z tego grzyba jakąś jedną, powiedzmy ten muscymol, czy ten kwas ibotenowy, czy tą psylocybinę, syntetyzujemy to, opatentujemy, puścimy w tony. Opakujemy, zapigułujemy, tak? I będziemy robić monetę. Ja chcę to powiedzieć, bo to jest ważne. Ostatnio miałem taki wgląd, że to jest taka pułapka, bo nic w naturze tak nie działa. Nie ma czegoś takiego, że po prostu jedną wyizolowaną substancję jakieś zwierzę spożywa. No nie było tego nigdy w naturze. To jest ewenement współczesnych czasów, ta medycyna Rockefellera, który tak po prostu wszystko chce patentować, syntetyzować, sprzedawać i robić tylko na tym badania. I mnie na przykład też przeraziło coś takiego, mi smutno było, jak naukowcy się żalą, że jak dzisiaj trudno badania robić dla samych badań, dla samej pasji nauki, żeby coś odkryć. Nie no, badania dzisiaj to muszą mieć wymierny, finansowy skutek. I bardzo często się okazuje, że badania PR-owe. Tak, że to jest ślepa uliczka, bo te wyizolowane substancje, one nie działają tak, jak działają full spectrum. Tak? Czyli mamy te pigułki, no ona na coś pomaga, na coś szkodzi. Tak? Albo w ogóle nie działa, albo na przykład witaminy syntetyczne często szkodzą, zatruwają organizm. No, bo się okazało, że na przykład witamina D, witamina A jest rozpuszczalna w tłuszczach. Czyli co? Lepiej tą śmietanę taką, jak ona jest, sobie wypić, niż izolować. Tu weźmiemy to, tu osobno sprzedamy ci to. Ale to jest, chyba wynika z tego, że jest łatwiej dla takiego człowieka zjeść pigułkę, bo on szybciej to zje i pójdzie do roboty, no niż jakby miał iść do lasu i sobie tego nazrywać, przygotować, a to wszystko się... Ja ci powiem inaczej. Ja kiedyś byłem na szkoleniu z dzikiej kuchni i się tam dowiedziałem na przykład, że tam powiedzmy 80 czy 85% w naszym polskim lesie rzeczy można jeść na surowo. Mhm. Tylko trzeba wiedzieć co, nie? To prowadził profesor Łukasz Łuczaj. On też jest na YouTubie, także polecam to od razu sobie pooglądnąć tam odcineczki, bo i też i o manicie też tam mówił i tak dalej.
Ja wtedy mówię sam do siebie, no czego tego nas nie uczą w szkole, nie? Od najmłodszych lat. Dzieciaki się u nas w szkole uczą o jakichś pantofelkach, o zebrach, o słoniach, a nie potrafią rozróżnić sarny od jelenia. Albo, że tam klasycznym zapychaczem może być pokrzywa, czy że wszystkie rzeczy. Ja od pani tutaj Bożeny Muszyńskiej, też pani mykolog, się dowiedziałem, że grzyby mają full spektrum, jeżeli chodzi o te wszystkie witaminy. I jest tam białko, a całe życie w sporcie mi mówili, nie, że grzyby to są bezwartościowe. Już nawet nie mówię o tych magicznych, nie? Mówię o zwykłych takich grzybach, które jak byłem młodym gościem, to sobie tam zbierałem te kozaki, prawdziwki, maślaki, to wszystko. Nie? I to wychodzi po latach, ale no, trzeba szukać tej wiedzy, bo ta wiedza jest, tylko trzeba umieć ją przefiltrować. I teraz jak ją przefiltrujesz, to też, czy będziesz wariatem, czy nie będziesz wariatem, nie? Bo tak samo teraz jest, widzisz, straszna moda w internecie jest na Amanitę muscaria, że aż w publicznych mediach powiedzieli, że jakieś tam influencerzy zaczynają to promować i w ogóle, a to jest trucizna, nie? Więc możemy sobie gdybać o teoriach spiskowych, niespiskowych, ale dla mnie to, no tu jest interes czyjś, nie? Bo to wszystko jest za darmo i nie trzeba za to płacić, nie? I nikt nie ma w tym interesie, oprócz tego człowieka, który to nazbiera, że w zasadzie możesz żyć bezkosztowo, nie? Albo przynajmniej, no trzeba po prostu chcieć i się pilnować, a to jest bardzo ciężkie. Jak mówisz sam, że cały czas się ładujesz tutaj z zewnątrz tym wszystkimi rzeczami z netu i z telewizji. Współczesna medycyna ma to właśnie w sobie, że chodzi na pasku korporacji. I ci ludzie, którzy mają te tytuły, i robią te wszystkie wyniki, no już nawet nie można o tym mówić za bardzo. Można, tylko że będziesz miał, wiesz, łatkę wariata, nie? I tyle, no. Bo wiesz, to też jest tak, że to nie jest tak, że ta cała medycyna jest, wiesz, o dupę rozbić, jak to się mówi. No i jest tam też, wiesz, dużo rzeczy skutecznych, tylko tam też trzeba umieć wyciągnąć z tego, nie? No bo widzisz, tu też masz pytanie, już od razu cię uprzedzę, nie? No, jesteś fanem, znaczy zwolennikiem biologii totalnej, nie? To przeskoczę już. No jest pytanie, że no, czy biologia totalna pomoże w przypadku, wiesz, złamania kręgosłupa, gdzie facet gdzieś tam skoczył i nagle jeździ na wózku i raczej już nie będzie chodził, nie? No tak, tak. No, no i gdzie jest ta biologia totalna, oczywiście, nie? No jest nigdzie, tak? No bo ja też podkreślam, zawsze mówię, że nie jestem przeciwnikiem nauki czy rozwoju technologii i tak dalej. Tylko mówię, że no ta medycyna właśnie urazowa, o której mówisz, ona zrobiła ogromny progres i to jest wspaniałe, że sobie utnę palec i przyszyją mi go i znieczulą i będę miał jak nowe, czy protezę. Nawet teraz widziałem te cybernetyczne jakieś, no mówię, no wspaniałe rzeczy, czy terapię komórkami macierzystymi i tak dalej, no super. Natomiast rozgraniczam, że ta dziedzina medycyny farmakologicznej, tak zwana Big Pharma, no zabrnęła w taki ślepy zaułek, gdzie po prostu, no ona, tak jak mówiłeś, że tylko leczy te symptomy, że ludzie, nawet te reklamy są takie, nie wiem czy zauważyłeś, że on jedzie gdzieś tam w meczu, nagle boli go głowa, bierze tą pastylkę, już jest okej. Okay. I tu jest ta totalna biologia właśnie wchodzi, że totalna biologia w przeciwieństwie do tej medycyny farmakologicznej się zajmuje przyczynami, czyli dlaczego jest jakiś problem mamy ze zdrowiem i od tej strony przyczyny. Nie tylko, żeby złagodzić i tak dalej. Ja nie mówię, że no, są przypadki, gdzie trzeba złagodzić, gdzie już na przykład, no tak jak powiedziałeś, że ktoś tam złamie kręgosłup, no to już pozamiatane, tak? To już nie odwrócimy raczej tego. No i tu totalna biologia nie ma na to żadnej odpowiedzi. Po prostu. Po to jest ta medycyna. Natomiast ta medycyna konwencjonalna jakby sobie uzurpuje prawo do wszystkiego i że, no ja to powiem wprost, że to jest dyktatura farmaceutyczna, to co teraz jest. Znaczy ja ci powiem, że ostatnio rozmawiałem z kolegą, który wymienia te stawy biodrowe, nie? No i tak, bo to jest mój dobry taki znajomy i on powiedział coś takiego, że bo ja mówię, jak to jest z tymi operacjami, nie, że jest taki teraz, czy wszyscy sobie wymieniają te biodra i tak dalej, zwłaszcza dyski. Tam dyski to już, ale on, bo on jest tak jak gdyby tym specjalistą, mówi, że tam
większość przypadków tych starszych gości i kobiet i jakby dali sobie rok od diagnozy, że muszą mieć operację, jakby sobie dali rok od tego czasu i poświęcili ten rok na właśnie pilnowanie jedzenia, ćwiczenie, jakąś mobilizację i tak dalej, to prawdopodobnie, mówi, ta większość by się obyła bez operacji. Grzyby nie są ani roślinami, ani zwierzętami. Czym są dla ciebie? Och, tutaj... No to zależy, czy naukowo mam mówić, czy w głębi. I tak, i tak. No, stoi ten grzyb gdzieś pomiędzy królestwem zwierząt i roślin, no bo nawet jak się suszy amanity, te czerwone muchomory, to one po ususzeniu wyglądają jak... przypominają barwą taką pancerzy żuków jakichś egzotycznych, skarabeuszy, tak się lśnią, trochę takie złotawe są czasami. No i to widać, że jest ta chityna. No i ten grzyb to jest, no a z wglądów takich, jak ja miałem, no to, że to jest najstarszy organizm, że to jest pierwszy i ostatni, którzy tu będą ludzie, byli, nie ma, grzyb będzie, tak, był, będzie, że to jest ta, no jest to też najstarsza medycyna właśnie, Amanita muscaria. No właśnie dążę tutaj do tak zwanej teorii małpy. No. Wierzysz w tą teorię? No nie, ja akurat w tą teorię nie wierzę. Jest aczkolwiek... taki fajny filmik na gdzieś tam w YouTube lata sobie. No, że ta małpa zobaczyła tego grzyba, zjadła i też się tam bania się otwarła i nagle z małpy zrobił się człowiek. No. Stworzył Biblię i zrobił samolot i w ogóle tak już się rozkręcił. Tak, zaczął malować w jaskiniach, coś tam śpiewać, instrumenty muzyczne robić, no. To jest bardzo taka romantyczna teoria, aczkolwiek nie ma na jej poparcie żadnych dowodów, poza właśnie filmikami Joe Rogana i tak dalej. No chyba to autorem tej teorii był Terence McKenna, taki filozof, na którym ja też się opierałem, jak zaczynałem swoją przygodę z psychodelikami i on polecał właśnie 5 gram suszonych psylocybowych grzybów w absolutnej ciszy i ciemności. I że to jest tak heroic dose, czyli taka dawka heroiczna. 5 gram, ale takie z suszu. Suszu, tak. Mm. I to jest już, no to już ci gwarantuje dekonstrukcję jego. No i on chyba, on, wydaje mi się, że to on podczas jakichś swoich tam odlotów stworzył tą teorię. I nie ma naukowych dowodów na nią, aczkolwiek są pewne przesłanki, że coś na rzeczy jest i że te psychodeliki nam towarzyszyły od początków najdawniejszych i inspirowały najstarszą sztukę. Nawet odkryto, że te malowidła naskalne, że barwniki, którymi oni to robili, ci tam kromaniończycy, neandertalczycy, czy inne jakieś tam prymitywne gatunki ludzkie, no miały barwniki tych farb, którymi oni tam smarowali w tych jaskiniach, no to też są halucynogenami. Także no, prawdopodobnie było tak, że jedli, przez to, że się wyostrza percepcja, po ciemku lepiej widać, to byli w stanie tam malować też. No są teorie, też również w tych najstarszych religiach to występuje, więc no. No właśnie, bo ja tutaj przeglądałem tą książkę, czytałem, Święty Grzybóg, to jeszcze raz zaprezentuję tutaj, o. I no jest tu masę symboliki, historii też i sztuki. I gdzie ty to, nie wiem, ty gdzieś po świecie, gdzie ty to wszystko znalazłeś? Gdzie to się tego wszystkiego dokopałeś? Jak to powiązałeś? No to jest, nie wiem, to jest jedna wielka teoria trochę. No jest to teoria. Walka, ja też nie mówię, że to jest jakiś ale fakt jak absolutny. Się, wiesz, no ile czasu ci zajęło w ogóle rozkminianie tych wszystkich rysunków? Gdzie je znalazłeś? Czy ktoś się tam, nie wiem, gdzieś musiałeś jeździć po świecie, żeby to wszystko gdzieś tam... Jak się wziąłeś za to? Czy to też inspiracją do tego też był jakiś lot? Nie, właśnie to jest najśmieszniejsze, że jak ja to zaczynałem pisać, to jeszcze byłem dziewicą psychodeliczną, jak to się mówi, czy tam prawiczkiem psychodeliczną. No to skąd? No dobra, no to byłeś dziewicą. Miałem tylko doświadczenia z konopiami i to już mi otworzyło. Mówię, okej, jest narracja taka, że konopie szkodzą i to jest zły narkotyk, a ja mam inne doświadczenia, czy w sporcie, czy w sztuce. I mówię, to jeżeli mówią, że te grzyby są 10 razy mocniej działają niż konopie, to warto może zgłębić ten temat. I sobie zacząłem szukać, googlować w internecie. Tak, internet wchodził wtedy
do Polski. To i kiedy zacząłeś pisać tę książkę? Gdzieś tam 2000 rok, coś takiego, tak? I byłem wtedy jeszcze na Akademii Sztuk Pięknych, tak? Połowę czasu siedziałem na macie, połowę przy sztaludze. I każdy student tam ma obowiązek wykonania pracy magisterskiej, tak? I tak mi się jakoś nie miałem pomysłu, o czym ja mógłbym, bo w zasadzie mnie tam specjalnie nie interesowali inni artyści, wielkie ego, czyli no ja się liczę, moja sztuka, najchętniej o swojej coś napisał, a tu by wypadało no, albo o czymś z historii sztuki, albo o czymś z filozofii. Czyli to jest praca magisterska. Tak, i to była, no znaczy to się już rozwinęło później, ale no pokaż mi człowieka, który napisał pracę magisterską na 260 stron. No zazwyczaj to jest 30 stron, dziękuję, do widzenia, tak? A ja tutaj tak mocno wszedłem w ten temat, tak mnie to zainspirowało, zaciekawiło. No ja mam też coś takiego, że jak mnie coś nie interesuje, to mnie ciężko mi się zwlec z łóżka i w ogóle cokolwiek robić. Chyba każdy tak ma. No chyba każdy tak ma, tylko wielu ludzi wypiera to i dlatego, no ale to inna historia. Ale tak jak mówię, jak mnie coś interesuje, to jest fokus i po prostu 6 lat poświęciłem, zbierałem, czytałem. Najbardziej zainspirowała mnie praca takiego etymologa, on się zajmował się genezą języków starożytnych. John Marco Allegro. I on napisał taką książkę Święty Muchomor i Krzyż. I to była książka wyklęta w pewnym momencie, bo była bardzo słynna i zrobiła dużo szumu, ale nikt jej nie przeczytał. Była takim suchym, naukowym językiem, trudnym dla ogółu do czytania. I też nie miała ilustracji. Ja widzę, że dzisiejszy świat jest taki, że ludzie to by chcieli artykuł w 5 minut przeczytać, najlepiej to komiks w ogóle. Nie, już teraz nie czytają, teraz scrollujesz 3 sekundy. Tak, jak nie utrzymasz uwagi 3 sekundy. I piszą przy artykułach, że ten artykuł przeczytasz 10 minut, a ten w 5. No nie. I tym się ludzie kierują. No i ja tak mówię sobie, dobrze, to ja nie popełnię błędu Johna Allegro i nie powielę, powiedzmy, czy nie zrobię jakiejś dyskusji z jego wnioskami, teoriami, tylko zrobię taki właśnie taki grubszy komiks, gdzie po prostu można nawet, no tej książki można nawet nie czytać, tylko przelecieć, zobaczyć. Niektóre są tak wyraźne, tak sugestywne, te dowody w postaci dzieł sztuki starożytnej, czy to z chrześcijaństwa, czy to właśnie z religii starożytnej, Grecja, Rzym, Sumer. No, że od razu to jest jasne. Czyli generalnie ty, szukając tych wszystkich informacji, to nie musiałeś się nigdzie przemieszczać po świecie, czy gdzieś... Troszkę podróżowałem, troszkę też, na przykład jak moja dziewczyna jechała gdzieś tam do Włoch, czy do Watykanu, czy siostra jechała kiedyś do Brazylii, no to mówi, a tu jest taka kapliczka, to wejdź tam, zrób zdjęcie. No i tak wykorzystywałem te kobiety w ten sposób, że no trochę tych materiałów tutaj zebrałem. Zresztą dzisiaj, no to jest właśnie plus tej epoki elektrycznej, że dzisiaj przez to, że mamy tą Wikipedię, Wikimedię, to tak naprawdę mamy dostęp do tego, co przez dziesiątki lat ludzie musieli do jakiejś biblioteki jechać gdzieś tam, tak, do Amsterdamu, do Anglii, czy tam właśnie po obcych krajach podróżować, żeby coś zapoznać się z materiałem. A dzisiaj ja sobie wchodzę, Wikimedia, pisuję sobie i mam, tak. Co pisał w tej książce takiego straszliwego, ten John Allegro. No właśnie. Tak. No. Co takiego było kontrowersyjnego odnośnie tego związku grzyba Amanity z krzyżem? O ile się nie mylę, on był żołnierzem i uczestniczył w wojnie. I wracając z tej wojny, to go też jakoś psychicznie poturbowało mocno i złapał się religii bardzo mocno. Przystał do jakiegoś odłamu metodystów, czy coś takiego, i tam się bardzo udzielał w tym. I przez to też zainteresował się tekstami źródłowymi. Czyli no mamy te wielkie religie i one powstały, zazwyczaj opierają się na jakichś księgach. I te księgi były pisane językami tylko nie współczesnymi, tylko starożytnymi. I on zaczął sobie myśleć, że no miał wybrać jakieś studia, później pójść, no to wybrał właśnie tą etymologię, tą lingwistykę. I zaczął uczyć się tych starożytnych języków, tak? Czyli języków, którymi była pisana na przykład Biblia. Aramejski, starogrecki i tak dalej, i tak dalej. No i nagle sobie uświadomił, że no nie wszystkie przekłady tej Biblii są
w zasadzie takie same i niektóre nie są do końca być może właściwe i dał sobie sprawę, że chyba trochę dziwnie by było, jakby on propagował jakąś ideę, czy jakąś religię, co do której nie ma pewności, że w ogóle rozumie tekst, tak, że jest pewny, co oni tam napisali, tak, że tak bardzo ten współczesny przekład się różnił od tego wszystkiego, no i już tam skracając, żeby już za długo nie opowiadać, jego teza była taka, że wszystkie te języki starożytne, którymi Biblia była pisana, wywodzą się od starszego jeszcze języka sumeryjskiego. Czyli jakieś tam pismo klinowe, te rzeczy. No i ku swojemu zdumieniu odkrył, że wiele imion biblijnych, nazw, miejscowości i w Biblii, i w tych religiach greckich znaczy to samo. Na przykład imiona bogów, tak? Jezus, Diaus, Zeus, Jachus, tak? I tak dalej, i tak dalej. I no, zaczęło go to mocno interesować i taką swoją jakąś logiką doszedł do tego, uwaga, i to była chyba największa kontrowersja. Jeszcze on brał udział w odkodowywaniu zwojów z nadmorza martwego. Czyli to były te zwoje, które dały początek chrześcijaństwu. Była taka sekta Esseńczyków. Oni się zajmowali właśnie uzdrawianiem. Czyli znali się na kryształach, na ziołach, na grzybach, na terapiach różnych. No tacy jakby jogini tam na Bliskim Wschodzie. I oni stworzyli taką sektę. I jak sobie on popatrzył, to te pisma tej sekty są pisane tym językiem, jakim jest napisany Nowy Testament. No i to już było dość kontrowersyjne. No i idąc dalej, doszedł do tego, że te apokaliptyczne wielkie wizje i tak dalej, to nie są jakieś, powiedzmy, jasnowidzenia na temat przyszłości, tylko to są ich po prostu opisy grubych tripów. Po grzybach właśnie. I doszedł, że nawet te imiona niektórych bogów to odnoszą się do tego grzyba, tak? Czy tych praktyk dawnych. No i wysnuł taką tezę, że stąd mamy też na przykład gruba kontrowersja Eucharystię, czyli przyjmowanie ciała Boga. I to też jest fenomen szerszy na skalę światową, bo również w kulturach odległych, które podobno nie miały ze sobą styczności, takich jak Meksyk, Peru i tak dalej, tam też grzyby są uznawane przez te tradycyjne, tych tubylców za ciało Boga. Teonanakatl, czyli Boże ciało. No i u nas my też mamy okrągły opłatek, Boże ciało, który tam ci pierwsi chrześcijanie jedli i nagle co? Prostował im się kręgosłup. Energia szła i mieli wglądy, prorokowali, uzdrawiali, stawiali się do pionu. Nagle widzieli, co jest dobre, co jest złe dla nich. No, gruba teoria, ale bardzo wiele jakby zobaczył punktów wspólnych między tym, co jest w tych tekstach religijnych, a działaniem enteogennym grzybów. No i tutaj jakby przez to, że tam bodajże było 9 osób w tym teamie, który te zwoje odkodowywał, no i on był jedynym agnostykiem, czyli człowiekiem, który się nie opowiada ani za religią, ani za ateizm. Cała reszta tych ludzi to byli po prostu ludzie kościoła, czyli duchowni albo naukowcy, którzy byli mocno związani z jakąś ideą religijną, którzy po prostu w niej żyli i no, ich celem nie było dojście, powiedzmy, do, tak jak według niego, dojście do faktycznej prawdy, tylko po prostu poparcie jakiejś idei, którą już mają. No to tak często jest, że tu mamy taką tezę, a teraz zróbcie badania, które ją potwierdzają. No i tak, no i to się spotkało z ogromną krytyką w ówczesnym czasie.